Cześć, z tej strony Miłosz, witam Was bardzo serdecznie na kanale Perfumolog. Dzisiaj chciałbym omówić tegoroczną nowość, na którą dość długo czekałem. To znaczy być może nie czekałem długo, ale mam na myśli to, że byłem bardzo ciekaw tejże właśnie premiery od samego początku, kiedy została zapowiedziana. Mam tutaj na myśli perfumy marki Hermes H24 RB VIV. Czyli jasne zioła. Jak mogłem nie zainteresować się tą premierą, jeżeli uważam, że cała linia H24 jest naprawdę świetna? Podstawowe H24, czyli woda toaletowa. Bardzo dobry zapach, przede wszystkim oryginalny. Wersja od Parfum jeszcze lepsza. To właśnie te perfumy, moim zdaniem, są najlepsze z całej linii. No i teraz zostały nam zaprezentowane kolejne, drugi flanker podstawowego H24, które jasno sugerowały, że będą to perfumy bardziej ziołowe, czyli coś, co ja w perfumach wręcz uwielbiam. Dlatego właśnie mówię, że byłem bardzo ciekaw tych perfum. Ale zanim przejdziemy do mojej krótkiej mini recenzji, jak zwykle chciałbym was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.com.pl. Jest to drogeria internetowa, w której znajdziecie duży wybór kosmetyków zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, ale także perfumy w formie dekantów, próbek co pozwoli Wam przetestować dane perfumy zamawiając próbkę już od 3 ml. Dodatkowo przypominam o kodzie rabatowym o treści perfumolog, który to pozwoli Wam kupić wszystkie niepełne flakony, ale także dekanty o 10% taniej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Wracamy do najnowszego flankera serii H24. Już na wstępie mogę Wam tylko powiedzieć, że no niestety, ale perfumy te bardzo, ale to bardzo mocno mnie rozczarowały, przynajmniej z dwóch powodów, o których opowiem wam za chwilę. Według Fragrantiki mamy tutaj tylko trzy nuty, yy, mianowicie gruszkę. Nuty zielone, a także fiskul, chyba tak się nazywa ta nuta. W każdym razie, jest to molekuła, która odpowiada za taki mroźny, lodowaty, chłodzący charakter, lekko miętowy. I po kolei, to otwarcie jest dość ładne. Owocowo, rzeźko, nie tyle miętowe, co być może mentolowe. Ale ja bardziej określiłbym tę molekułę, która wybrzewa tutaj właśnie, jako coś podobnego do ożywre, gdzie mieliśmy właśnie takie uczucie chłodu, niemal lodu, tylko tutaj wydaje mi się, że jest to nieco bardziej mentolowe. W każdym razie ten chłód faktycznie tutaj czuć w połączeniu z gruszką, z lekko zielonymi nutami ale nie są to zioła wytrawne, pozbawione słodyczy, jak chociażby w mocno takich typowo męskich kompozycjach. Ten zapach jest raczej radosny, te nuty zielone, owszem kojarzą mi się z bazylią, być może z czałwią, ale nie jest to coś na tyle klasycznego, co kojarzyłoby się z typowymi perfumami ziołowymi pokroju, chociażby żur. Co to, to nie. Tutaj mamy bardziej radosny charakter i faktycznie to otwarcie gruszkowo, e, świeże, to takie lekko chłodne, na początku robi dość dobre wrażenie. I niestety to obiecujące otwarcie mija dość szybko, a zapach skręca w kierunku, który kompletnie mi się nie podoba. Chodzi mi o to, że ten radosny, rześki, owocowy charakter owszem, być może jest trochę wyczuwalny, ale po otwarciu zapach ten wybrzmiewa na mojej skórze totalnie warzywnie. Nie mam pojęcia dlaczego, ale ja to czuję. I wiecie, nie chodzi o to, że to musi być minus, bo przykładowo niektóre perfumy potrafią pachnieć koperkowo, jak Bois Imperial podczas upałów czy Kenzo Intense Od Toilette. Też ma taki lekki charakter warzywny, ale tutaj po prostu mnie to drażni. Dodatkowo ta nuta, podejrzewam, że chodzi o tę nutę molekularną, z czasem staje się nie tyle. Rześka, mentolowa, ale dla mnie metaliczna. Co prawda nie mamy tutaj takiego efektu jak w H24, czyli tej y, słynnej. Pary z żelazka, ale zapach jest również na swój sposób metaliczny, być może mineralny, ale ta mineralność jest strasznie syntetyczna, o takim tanim wydźwięku. Kompletnie mi się to nie podoba. Więc po pewnym czasie zostaje na skórze zapachem, który jest totalnie warzywny, o lekko mineralnym wydźwięku, totalnie sztucznym i na próżno szukać tutaj świetnie podanych ziół, a właśnie tego się spodziewałem, jako właśnie H24, które jest nieco bardziej trawne typowo ziołowe bardziej takie powiedziałbym dojrzałe. Właśnie za to polubiłem Ode Parfum H24, że tamten mszany charakter podobał mi się jeszcze bardziej niż w podstawowym H24, a tutaj kompletnie w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić komu mógłbym polecić te perfumy, bo H24 fajne perfumy uniwersalne. Świetne na wiosnę. H24 Ode Parfum również zapach fajnie nadający się na wiosnę, jesień, być może nawet zimę. Nieco bardziej dojrzały, mszany, typowo męski. Natomiast te perfumy nie mam pojęcia. Po prostu H24 jest lepsze. H24 Ode Parfum jest znacznie lepsze. A nie wyobrażam sobie używania tych perfum latem. Co prawda, część osób z tego co sprawdzałem poleca je na lato. Ja nie wyobrażam sobie, aby pachnieć. Taki sposób latem przy wyższych temperaturach, gdzie ta nuta warzywna naprawdę mocno się wybija na mojej skórze i nie jest to. Tak atrakcyjna nuta jak chociażby z bła imperialczy wspomnianego Kenzo. I oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że perfumy te są lżejsze od podstawowego H24, a także wersji Ode Parfum, więc potencjalnie mogłyby się sprawdzić dla niektórych na lato. Ale przypominam, że Hermes ma świetne perfumy, a mianowicie Ożliwre, które moim zdaniem na lato, a szczególnie upalne lato, sprawdzą się znacznie lepiej niż omawiana nowość. Moim zdaniem po pierwszej godzinie perfumy te nie. Mają już zbyt wiele do zaoferowania, a im później, tym gorzej. Baza na mojej skórze jest już kompletnie bez charakteru. One pachną na mnie jak taki zwykły, pospolity, dość tanio wybrzmiewający mainstream, gdzie mamy jakieś lekkie nuty drzewne, ale także takie owocowo-świeże tło, ale także nuty wodne. Nie mam pojęcia skąd one pochodzą, ale w bazie wychodzi na mnie coś takiego jak właśnie nuty wodno. Wodno-owocowe i skojarzyły mi się z molekułą Kalon. Ona chyba była nawet w Kenzo Ode Toilet Intense, czyli. Właśnie taki miks molekularno-wodno-owocowy, i tutaj również jest coś takiego. E, z tym, że o ile w Kenzo mnie to nie drażniło, tak tutaj to wybrzewa mega e, tanio, syntetycznie, po prostu brzydko. E, te perfumy w bazie moim zdaniem są po prostu kiepskie. Jedynym plusem moim zdaniem są parametry. Perfumy te utrzymały się na mojej skórze spokojnie 8 godzin i przez większość tego czasu je wyczuwałem. Natomiast gdybym miał je polecać, no chyba nie wiedziałbym komu. Gdybyście chcieli perfumy uniwersalne, polecam H24 nie dość, że ładne to bardzo oryginalne. Jeżeli chcielibyście coś bardziej wyrafinowanego, ale nadal ciekawego, nieszablonowego, no to H24 od Parfum z kolei na upały oj spisze się znacznie lepiej. Nie wróżę tym perfumom takiego sukcesu marketingowego jak poprzednikom serii H24, ale kto wie, być może się mylę. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy znacie omawianą nowość, co o niej myślicie i które perfumy z serii H24 są Waszymi ulubionymi. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.